Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer. A ja Łukasz Komuda i kłaniam się nisko. Jesteśmy Ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy mówić o tym, że byliśmy głupi. I jesteśmy. Jesteśmy i tacy umrzemy. Zapraszamy na odcineczek. Witamy po intro, a tutaj będą za chwilę lecieć albo w tą stronę nasi patroni i patronki, którym bardzo, bardzo dziękujemy. Jeżeli chcecie dołączyć do grona ich, to możecie po prostu nas odwiedzić na Patronite, do czego zachęcamy, ponieważ to wszystko wymaga naszej krwawicy pracy. Tak jest. Serdecznie, serdecznie zapraszamy i dziękujemy patronom za wsparcie, za możliwość realizowania. Tak, jest to bardzo, bardzo miłe. Super. Tak. Dopinguje nas to dalszej. O czym będziemy dzisiaj gadać? Jesteśmy w trzeci dzień po tym, co zostało odkryte w Buczy, czyli po ludobójstwie, zbrodniach wojennych dokonanych przez Rosjan na narodzie ukraińskim. Mieliśmy już nie mówić o wojnie, ale miało przynajmniej dać trochę wytchnienia. Ale nie da się, bo wojna po prostu sama przychodzi. Trochę sobie nosiliśmy w sobie ten odcinek, bo chcieliśmy trochę później porozmawiać o tym, ale się nie okazuje, że porozmawiamy o tym wcześniej niż później. Co ta wojna w nas zmieniła i co, jak zmieniła nasze nastawienie w ogóle do świata? Do świata, do różnych aspektów rzeczywistości, tak. Do naszego życia. Dobra, to pierwsze mocne pytanie. Co ty w ogóle poczułeś, jak się dowiedziałeś o tej Buczy? Znaczy, powiem tak, spodziewałem się, że tak może się coś podobnego może się wydarzyć, dlatego że w przeciwnym przypadku byłaby to chyba pierwsza wojna od setek lat, w której Rosja i rosyjscy żołnierze nie popełnili takiego barbarzyństwa. Chociaż oczywiście miałem nadzieję, że tym razem będzie inaczej, bo zawsze trzeba mieć nadzieję, że świat się jednak w stronę jakiejś lepszej rzeczywistości przesuwa, bardziej cywilizowanego. A świat się przesuwa, ale czy Rosja się przesuwa? No właśnie, to jest ten problem. I no oczywiście to mroziło krew w żyłach. To jest taka paraliżująca rzecz, bardzo pogarszająca nastrój na pewno. I jakieś ciarki po plecach chodzą, bo... Każdy jesteś ostrożny strasznie w tych swoich... To ja może powiem. To powiedz. Pogarda, bezbrzeżna pogarda, chęć odwetu, współczucie dla ofiar, chęć odwetu na tym zbydlęceniu. Mhm. Czy to jest adekwatne? Do moich odczuć chyba nie. Chyba ja nie jestem aż tak radykalny. Jestem starszy chyba. I raczej poczucie bezsilności, bo mam świadomość, że sprawcy tych zbrodni nie zostaną ukarani. Tak, oczywiście. Bardzo mnie śmieszą wszystkie te programy informacyjne, które zapraszają ludzi, prawników, którzy mówią o tym, jak wygląda Trybunał Haski. I oczywiście uważam, że należy zbierać dowody i dokumentować to, co tam się wydarzyło. Natomiast jakby miejmy świadomość, że dopóki Rosja nie zostanie okupowana i w pełni kontrolowana przez zewnętrzne siły, które by uznawały to, co się wydarzyło w Ukrainie za ludobójstwo, to żadnych winnych w sądzie nie zobaczymy. Nie mam większych wątpliwości co do tego, natomiast to nie zmienia faktu, że jedną z moich pierwszych emocji, jak myślę, że w ogóle one były bardzo powszechne, czy chęć odwetu. Może kontrowana pewną sprawiedliwością, to znaczy takie bestialstwo wystawia na silną próbę mojej sprzeciw wobec kary śmierci. No ale tak. No ja mam świadomość tego, że ten odwet jest niemożliwy. Byłoby inaczej, gdyby Rosja nie miała głowic jądrowych, to byłoby zupełnie inaczej i pewnie w tydzień byłoby po wszystkim, bo Rosjanie dawno z podkulonym ogonem próbowaliby negocjować jak najmniejsze odszkodowania, ale mają głowice jądrowe i to wszystko zmienia. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Zgadzam się z tym, że prawdopodobnie sprawiedliwości nie będzie, co nie przekreśla tego, co wtedy się we mnie, jak też myślę o milionach ludzi i w Polsce, i na świecie, już nie mówiąc o tym, co się działo w samej Ukrainie, w tych ludziach działo i we mnie działo.
Dobra, bo zrobiliśmy sobie taki plan tego, o czym będziemy mówić, to znaczy strefa mikro, to znaczy co się w nas zmieniło, strefa mezo, czyli jak co zmieniło się w naszych poglądach na sferę społeczną, powiedzmy. Mm-hmm. I sfera taka makro, czyli odnosząca się do trendów, do takich, powiedzmy, zagadnień polityczno-globalno-państwowych. Ja bym chciał zacząć, chociaż już zaczęliśmy, ale od takiego zagajenia, które jeszcze parę lat temu, a na pewno paręnaście, było podnoszone w przypadku powstania warszawskiego. Czy poszedłbyś walczyć? To nie chodzi o to, żebyś ty tutaj odpowiedział na to pytanie. Ja mogę. Ale poszedłbyś walczyć? No ja nie mam żadnej wartości. Nie mam żadnej wartości. Znaczy, gdyby się coś podobnego wydarzyło w Polsce, to ja akurat bym nie uciekał. Nie dlatego, że jestem bohaterem, tylko dlatego, że jestem trochę za stary, żeby zaczynać od początku. I miałbym nadzieję, że do czegoś się przydam. Tak? Zawsze jest potrzebny ktoś, kto kopie okop, albo nie wiem, dostarcza żywność, albo robi jakieś. Jest masa różnych rzeczy, które można robić. Plus jest masa ludzi, którym trzeba pomóc, jak się dzieje taka katastrofa. Więc dwie ręce mam i mogę się przydać. I to tylko taka refleksja. Nigdy mnie nie ciągnęło do strzelania. Ale strzelałem, raz byłem na strzelnicy, czy dwa razy nawet w życiu byłem na strzelnicy. Nawet 4 naboje wystrzeliłem z kałasznikowa. Mnie ciągnie trochę do strzelnicy, ale o tym za chwilę. Ja chciałem zapytać, wiesz, o te, czy poszedłbyś walczyć, ale w takim kontekście takiej absolutnej nierealności tego pytania. To się zmieniło, zmieniło. Totalnego absurdu tego pytania. Wydaje mi się, że von Trąbka miał chyba kiedyś taki rysunek, w którym, jak go znajdziemy, to go tu wrzucimy, w którym jeden dinozaur do drugiego dinozaura pytał: słuchaj, czy poszedłbyś walczyć? W sensie, że to była absolutna nieadekwatność pytania do okoliczności, ponieważ wydawało się, że w ogóle nigdy już nie będzie, za naszego życia nie będzie potrzeby normalnego, takiego realnego, realnej odpowiedzi, udzielania realnej odpowiedzi na to pytanie. Tak, bo to pytanie przed 24 lutego brzmiało trochę jak: czy gdybyś miał lasery w oczu, to w oczach, to zostałbyś chirurgiem, który będzie w ten sposób precyzyjnie operował chorych, tak? Ani nie jestem lekarzem, ani nie mam laserów, i obie te elementy tego pytania są absurdalnie nierzeczywiste. Tak. W związku z tym zupełnie właściwie nie ma znaczenia, co odpowiem. Tymczasem okazało się, że to pytanie zaczęło być zasadne. Zaczęło być po prostu bardzo zasadne. Co się tak w nas zmieniło? W sensie, ja na przykład, chociaż byłem bardzo daleki od wspierania jakichś ugrupowań militarnych. Wpłaciłem, to chyba wcale nie tak mało nawet, hajs na armię ukraińską. Jeżeli jesteście zainteresowani, to polecam wpłacać na armię ukraińską, ponieważ jak koszmarnie by to nie brzmiało, zwycięstwa Ukraińców mierzy się liczbą wywiezionych stamtąd zwłok Rosjan po prostu. Nie mówię tego chyba z wielką satysfakcją, to znaczy to nie jest tak, że jakbym musiał walczyć, to zabijałbym z wielką przyjemnością. Myślę, że wręcz przeciwnie. Ja myślę, że to dalej jest dość abstrakcyjna rzecz. Jakbym się czuł, gdybym mógł zabijać innych ludzi. Natomiast takie są realia już kilkadziesiąt kilometrów od naszej granicy. Co do strzelnicy, to jest jedna. Znaczy, ja chciałem sobie się przejść na strzelnicę, ale raczej w celu takim rozrywkowym, ciekawościowym. Rozrywkowo-zabawowym. A teraz uważam, że to jest po prostu dosyć użyteczne. I tak cywil szkolony chwilę, nawet najzdolniejszy, nie uważam siebie za przesadnie zdolnego bojownika, jest mniej warty na polu bitwy niż najgorszy żołnierz. Acz jednak w dzisiejszym koszmarnym czasie, przynajmniej w tej części Europy, czy w tej jeszcze nie, ale w ogóle o czym my mówimy, nie jest to coś, czy umiejętność strzelania nie jest czymś, co się nie przydaje.
Wiesz co, ja mam taką refleksję na ten temat, że kilka wyjść do strzelnicy de facto to jest o wiele za mało, żeby cokolwiek sensownego z bronią zrobić. Broń trzeba umieć złożyć, rozłożyć, broń trzeba umieć się zachować, jeżeli się zablokuje, broń trzeba umieć wyczyścić. Oczywiście, że tak. Jest bardzo, bardzo dużo rzeczy. I dobre szkolenie wojskowe polega na stworzeniu sobie automatyzmów, tak jak każde szkolenie polega na tym, żeby rzeczy, które robisz, były automatyczne. Więc 15 wypraw na strzelnicę, moim zdaniem, niespecjalnie je przygotowuje cię do tego, oprócz tego, że z grubsza wiesz, jak trzymać broń i z grubsza wiesz, jakich błędów unikać i może... Nie połamam obojczyka na przykład. Najlepsza rzecz to jest to, że zmniejszasz szansę, że postrzelisz kogoś lub siebie. To jest duża rzecz. Natomiast dlatego jakoś nigdy mnie nie ciągnęło, nie uważam, żeby to było niezbędne, żeby wszyscy umieli strzelać z broni. Co jeszcze u ciebie? Wiesz co, jak rozmawialiśmy, dzieliliśmy się tymi emocjami wielokrotnie, to właśnie na przykład... Niczym członkowie grupy performatywnej chłopaki. Pozdrawiamy. A ja nie wiem, czy pozdrawiam. No, w każdym razie zaczęliśmy na przykład rozmawiać o tym, czy mamy jakieś plany w ogóle. Gdyby coś się działo, to co robimy, tak? Albo... czy, nie wiem, oszczędności jakoś tak. Lokujemy w taki sposób, żeby w wypadku takiej katastrofy one nie zostały zamrożone albo nie straciły wartości i tak dalej. No ja nie za bardzo mogę powiedzieć, że mam plan B. Nawet jeżeli mam jakiś zarys tego planu B, to jakoś brakuje mi energii i dyscypliny, żeby ten plan jakoś wdrożyć. Więc można powiedzieć, zachowuję tu pewną bierność. Natomiast rzeczywiście trochę więcej na ten temat myślę. I nawet ostatnio część środków na koncie zamieniłem na dolary. Pewnie w najgorszym możliwym momencie, jak przystało na ekonomistę. Prawdopodobnie tak. Ale na szczęście była to niewielka część i na sprawę, że to nie jest jakaś zawrotna kwota. Ja pomyślałem sobie, jakiś czas temu bliska mi osoba inwestowała dosyć duże środki, jak na jej dochody, w złoto, w takie fizyczne złoto. Wtedy się z tego zgrywałem. Dzisiaj myślę, że to nie jest taki zupełnie głupi pomysł. To nie jest tak też, że sobie kupiłem sztabkę, bo sztabka, co też sprawdziłem, kosztuje około 230-250 tysięcy złotych. Nie mam takiego wolnego kapitału. W ogóle nie mam. Wiesz, to zawsze kapitału. Się zastanawiałem, jeśli chodzi o ludzi, którzy inwestują w złoto, czy oni inwestują w złoto, czy w tombak. A co to tombak? Tombak to jest taki stop, który udaje złoto. Bardzo wygląda. Jest podobnie dość ciężki, jest taki charakterystycznie złoty, jest dość miękki, więc pod każdym względem dla zwykłego człowieka przypomina złoto. Jest po prostu złotem fiducjarnym. Trochę tak. No bo jeżeli ktoś nie ma pewnego przygotowania do tego, nie wiem, jakichś testów chemicznych i tak dalej, żeby stwierdzić, że to jest faktycznie stop złota, bo generalnie złoto zawsze jest w jakimś stopie, to nigdy nie jest 100%, 100,0, no to tak naprawdę to jest główne ryzyko dla mnie takiego inwestowania. Wydaje mi się, że osoba ta kupowała chyba w zmiennicy się kupuje takie rzeczy. Ja nie wiem, nigdy nie kupowałem złota. W każdym razie wydaje mi się, że raczej nie gdzieś tam, wiesz, na ulicy ktoś... U pana Wacka w skórzanej kurtce, tak? Chyba nie, wiesz. W ciemnej brawie. Tak, jak ten płaszczyk tam rozszerza tu złoto, platyna, może uran. A już wzbogacony, tam 38, a tu 35. 235 uran jest, nie? Tak, 35. Raczej. To by było bardzo, bardzo biedny. Nie, myślałem, że to jest 35% uranów w czymś, tak, jakaś mieszanka. No więc tak. Ty masz plan B? Znaczy w sensie taki plan, że masz... Ewakuacji. Plan ewakuacji to jest raz, a dwa plan, nie wiem, jakieś skromne środki oszczędności jakoś, nie wiem, podzieliłeś? Masz euro, dolary? Nie, tak nie mam. Platyna jednak. Uran. Tak nie mam, ale na pewno nie drwię z ludzi, którzy tak mają i... jak już trochę one dojrzeją mi na koncie, to myślę, że nie jest głupie po prostu zdywersyfikowanie, jak to się ładnie mówi, oszczędności, nawet w formie takiej materialnej, które możesz sobie po prostu tam zaszyć
spodnie. W sytuacji, w której mamy inflację i ta inflacja w złotówce jest większa niż inflacja w innych walutach, to też jest jeszcze jedna przyczyna, dla której można coś takiego rozważyć, bo oprocentowanie lokat, czy to na złotówkach, czy w innej walucie, jest tak samo beznadziejne i nieadekwatne do poziomu inflacji w tych walutach. Dobrze, no ja tak jak powiedziałem i też w żaden sposób nie przychodzi mi do głowy nic negatywnego o ludziach, którzy na przykład zastanawiają się, nie zgromadzić jakichś zapasów, tak? No, nawet jeżeli nie bierzemy pod uwagę scenariusza jakiejś wojny totalnej, czy wręcz jądrowej, czy czegoś takiego, to każdy kryzys tego rodzaju powoduje zakłócenie w handlu i niektóre rzeczy mogą zdrożeć bardziej. Mieliśmy nawet takie pytanie, czy to było na naszym fanpage'u, czy w naszej grupie dla patronów, już nie pamiętam. Do której to grupy zapraszamy i w której grupie lądujecie, jak zapłacicie przez Patronite nam 10 zł lub więcej, ale może być to więcej. Na przykład 500. A później my to przetopimy na te pokażemy tą sztabkę, jaką kupiliśmy sobie od was. W Stombaku oczywiście. Nie drwię z ludzi, którzy takie mają taki rodzaj niepokoju, ale też myślą na przykład o inflacji, tak, w tym aspekcie, żeby pokupować trochę żywności. To jedyne, o czym mogę apelować, to jest, znaczy tak, jedyne, co mogę powiedzieć, to, że bardzo ciężko przewidzieć, co będzie drożało bardziej. Drożają na przykład teraz nawozy sztuczne i to będzie miało wpływ na ceny zbóż i wielu innych rzeczy. Zostawmy to na razie. Natomiast, trzeba kupić gaz ziemny. Natomiast kluczowe jest dla mnie to, żeby, jeżeli ktoś już myśli o gromadzeniu jakiejś ilości żywności, to żeby to była żywność, która się nie psuje po prostu. Która jest bardzo trwała, nie trzeba jej przechowywać w niskiej temperaturze. Żeby nie stworzyć sobie hodowli moli jedzeniowych. Tak, chyba dwa razy w życiu zwalczałem intensywnie mole jedzeniowe i nie polecam. Ja się zastanawiam też nad stworzeniem sobie escape packa, ale to już raczej w ramach pewnej zabawy może. Ja znam ludzi, którzy sobie takie rzeczy poprzygotowali, to dawno temu, jeszcze przed wojną w Ukrainie, po prostu mieli tak w tyłu głowy coś, że dobrze, to że nie zaszkodzi mieć jedną szafkę na Pawlaczu, gdzie jest taki niezbędnik, gdyby trzeba było się szybko zwieść, bo różne rzeczy się w życiu mogą wydarzyć. To prawda. Na pewno ja się utwierdziłem w chęci posiadania SUV-a. Już wiele razy słyszałeś o tym SUV-ie, co? Tak. Boże, moja dziewczyna to... To nie jest fanką takich rozwiązań? Nie jest fanką tego, jak o tym opowiadam. W każdym razie myślę, że taki sprzęt daje pewne... No większe pola manewru. Zasoby. Ale to nie może być SUV, bo większość SUV-ów nie ma nic wspólnego z samochodami terenowymi. Nie, ja chcę SUV taki, wiesz... Taki poważny SUV. Tak, poważny. Ze wzmocnionym tym podwoziem, z tymi kratownicami z przodu nie, i z tyłu. Nie, tak jeszcze nie. Z napędem 4x4, z wychwytem powietrza, tak, z rurą wydechową do góry, żeby nie brał wody, jak gdzieś przyjeżdżał. Tak zwany snorkel. Tak. No, takie rzeczy. Rozumiem. Nie oceniam. Inna sprawa, że nie wiem, czy wiesz, ale jak masz taki samochód, to cię armia spisuje, bo oni takie rzeczy rekwirują, a tylko wojna wybucha. Dlatego trzeba, wiesz, być szybkim. Dobra. Masz jeszcze coś? Aha, ja jeszcze się zainteresowałem bombą atomową, to znaczy co należałoby zrobić. Jest to bardzo ciężkie do oceny, ponieważ zależy od siły wybuchu, czy to będzie taktyczny, czy strategiczny. Nagrywamy to w Warszawie, blisko Śródmieścia, właściwie w Śródmieściu. Więc taktyczne nie ma się co specjalnie bać, bo taktyczne to jest raczej do burzenia mostów. Zależy, nie. Zależy, gdzie by uderzyło. Jeżeli uderzyłoby w Pałac Kultury, to tu mogłoby być różnie. Jeżeli byłoby to strategiczne, no to... Nie, ale mówimy o taktycznych głowicach, czyli niszczysz konkretny militarny albo jakiś ważny dla przeciwnika cel, to nigdy nie są duże głowice, więc tutaj nie ma na celu zabić jak najwięcej ludzi. W każdym razie zaznajamiałem się z kwestiami opadu radioaktywnego, gdzie trzeba się chować w piwnicy, najlepiej daleko od okien. Nie uciekać za daleko wtedy, kiedy by wybuchło, bo to nie ma żadnego sensu, bo promieniowanie wtedy i opad. I nie wiesz, w którą stronę ten opad leci, ponieważ opad jest... funkcją wiatru. Ja wiem, powiedziałem teraz jak Bartofer, że pivotem wiatru. No.
Ale w każdym razie, jeżeli się ten pył podnosi, bo to on jest radioaktywny, to zagrożone jest tylko te miejsce, gdzie on będzie opadał później, no ale nie wiesz, gdzie będzie opadał. No to prawda, to prawda. Więc schować się należy w piwnicy. No ja pamiętam, że jeżeli chodzi o temat zagrożenia właśnie tak bronią masowego rażenia, to pamiętam, że widziałem taką mapkę w Warszawie, gdzie były kręgi że 100% śmierci. Tak, tak, 50% śmierci i tak dalej. No i właśnie gdzieś byłem w tej, nie wiem, czy drugiej albo trzeciej grupie, bo mieszkam, znaczy mówię o moim miejscu zamieszkania, tak, że mieszkam na Zadupiu, więc w efekcie czego sam nie wiem, czy to... Nie, je, to czy to jest do optymizmu przyczynek, czy wręcz przeciwnie, czy chciałbym mieszkać w mieście, na który spadła duża głowica jądrowa, tak? I mieć 25% szans i tylko umierać bardzo długo. Dobra, zostawmy te strasznie, strasznie ponure, chyba najczarniejszy element naszej rozmowy dzisiejszej i przejdźmy do poziomu mezo. Zacznijmy może od bojkotów konsumenckich, bo zrobimy krótki odcinek na ten temat osobny, dedykowany bojkotom. Tak? Zrobimy? Tak. Zrobimy. Więc tylko powiem, że do tej pory byłem bardzo powściągliwy, jeśli chodzi o bojkoty. Miałem wybrane firmy, tak zawsze postępowałem, bo trochę brakuje mi mocy obliczeniowej, żeby spamiętać 7 tysięcy różnych bojkotów. To prawda. Które się bez przerwy zmieniają też, bo firmy na przykład ustępują i rezygnują. Trzeba to stale aktualizować, jaka jest bieżąca sytuacja, więc po prostu miałem firmy, których nie cierpiałem i po prostu nie kupowałem. Na przykład jakie? Ja miałem bardzo długo niechęć ogromną i dalej mam niechęć do Empika. Tak? A, okej. Ze względu na to, jak traktują pracowników. To jest dla mnie, firma, która tak długo trafia na listy najgorszych pracodawców w Polsce, zasługuje na moją trwałą niechęć. I nigdy, odkąd czytałem pierwszy ranking, gdzie się znaleźli, nie kupiłem tam już nigdy niczego. Nawet fajek. Ja myślałem, że przez to, że rządzą w zasadzie rynkiem książki... To jest druga przyczyna, że wykańczają obie strony w pewnym sensie, tak? No bo oni wykańczają konkurencję i oni wykańczają też wydawnictwa, czyli jakby dostawców tego towaru, który sprzedają, bo rozliczają się z ogromnymi opóźnieniami i właściwie z pozycji silniejszego rozstawiają wszystkich po kątach. Ale to dla mnie jest w sumie mniej istotne niż takie bezpośrednie traktowanie swoich własnych ludzi. To dla mnie ma kluczowe znaczenie. Jak to mówią młodzi, chyba muszę się doedukować. Tak. Jeśli chodzi, znaczy tak naprawdę ciężko mi wskazać jeszcze jakiś inny przykład, gdzie bym aktywnie tak naprawdę poniósł jakieś koszty bojkotu. No bo w mojej sytuacji, znaczy ja jestem w takiej sytuacji, że ja relatywnie mało kupuję w ogóle wszystkiego i odwlekam jak tylko mogę zakupy elektroniki, mam... To jest bardzo, bardzo naprawdę dziwne. Łukasz nosi wiele rzeczy, które są na granicy śmierci. No ja pokażę moje słuchawki. One były bezprzewodowe, ale niestety zasnąłem w wannie i już nie są, nie działają, ale mają też możliwość podłączenia kabelka i teściowa mi zszyła je, bo już cała ta derma odpadała. Ale mam te słuchawki już, nie wiem, chyba 6 rok i one dalej działają, moim zdaniem całkiem nieźle i dopóki jeszcze da się z nich korzystać, będę z nich korzystać. Tak generalnie robię ze wszystkim, z ciuchami również, w związku z tym jakby bardzo mi się ogranicza pole do tego, żeby coś bojkotować. No ale... Ale mamy teraz wojnę w Ukrainie i napaść rosyjską i można sobie już coś dobrać z tego tematu i właśnie to jest jakaś nowość, że poczułem taką głęboką mobilizację do tego, żeby się za to zabrać i nawet napisałem tekst na ten temat, tak bardzo mnie to drążyło. I w tej chwili już wiem i namawiam wszystkich, żeby unikali stacji Lotos, taki śmieszny myk, bo nie ma Łukoila już w Polsce od paru lat. Łukoil został kupiony przez Austriaków, przez firmę Amig ja nie wiem, jak jest, czy Amig jest w ogóle obecny w Rosji, możliwe, że nie, więc w ogóle jest poza tematem. Natomiast stacje benzynowe, które należały do Lotosu, zostały podzielone między Orlen, który je przebrandowuje, i MOL, który jest węgierski, który zostaje przy marce Lotos, tych chyba 400 swoich stacjach i ma trzymać tą markę jeszcze przez 5 lat, więc dalej możemy, już teraz można zapamiętać, że Lotos należy do MOL-a, a MOL się
w strategii firm, które mają swoje biznesy na terytorium Federacji Rosyjskiej, on po prostu głowa w piasek i udaje, że tej wojny nie ma. Nie reaguje, nie zapowiada ograniczenia aktywności, niczego. W związku z tym to jest relatywnie proste, jakkolwiek nie jeżdży samochodem, więc... To jest w ogóle bardzo proste. Nie, ale właśnie mówię, że mam niewiele takiego pola manewru. Natomiast no, można popatrzeć przy kocie kreskowym, jak widzę, że troszeczkę się orientuję, jakie marki żywności są polskie, jakie są niepolskie i teraz można zerknąć po prostu na kod kreskowy i zobaczyć, które cyferki 4, 6, 4, 8, 1. Dobra, w to już absolutnie nie wierzę, w sensie w to, że... Że ludzie będą tak robić. Nie, no to są... W ogóle, w sensie... Nie tak. Wierzę, że część ludzi będzie tak robić. Ja jestem leniwy i wygodnicki, nie będę tak robić. Więc nawet jeżeli część osób będzie tak robić, to nie będzie miało znaczenia dla systemu. Natomiast też zmieniłem zdanie co do takiego sumowania się indywidualnych decyzji. Uważam, jak wcześniej uważałem, że bojkoty konsumenckie raczej mają znaczenie marginalne, że to jest raczej dobre samopoczucie i nie mówię tego z przekąsem i ironicznie, uważam, że też dobre samopoczucie, nie branie udziału w czymś, czy w czym się nie chce brać udziału, w tym przez wspieranie właścicieli jakiegoś kapitału, że to jak to znowu mówią młodzi, to jest okej. Okay. Mhm. Ale i trochę to się zmieniło, to znaczy zmieniło się moje podejście do bojkotów. Uważam, że w sytuacjach ekstremalnych, takich jak wojna, indywidualne decyzje mogą się sumować w realną siłę. Ale, bo jest silniejszy impuls do tego. Ale to tylko i wyłącznie przy bardzo, bardzo silnym impulsie, takim jakim jest wojna. Ja naprawdę, tak jak mówiłem, jestem wygodnicki raczej i leniwy. Nie biorę udziału w bojkotach konsumenckich zazwyczaj, natomiast w Oshonie zrobiłem zakupy raz, chociaż mam go pod nosem. No ja mam... Nawet nie wiem, czy on w końcu wystąpił, czy nie wystąpił z Rosji. Ja nie mam Oshona blisko. Znowu łatwo jest. Do Decathlona praktycznie nigdy nie chodzę, co po mnie widać. Więc nie jeżdżę samochodem, więc Lotos odpada. Na komputerze nie mam oprogramowania Kasperskiego, więc a jakbym miał, to byłoby to darmowe, więc nie ma żadnego wpływu na decyzje ich biznesowe i na przykład obecność w Polsce. A gaz zawsze oszczędzałem. Żona pilnuje, żebyśmy dużo gazu nie w jaki nie. sposób się go oszczędza? W sensie, no, na przykład jak wychodzisz z domu, to zakręcasz kurki? Nie, w tym sensie, że na przykład nie mamy jakiejś wysokiej temperatury w mieszkaniu. Dla niektórych jest u nas chłodniej, dlatego że zawsze tak postępowaliśmy. Okay. Ja lubię, jak jest chłodniej, to swoją drogą, więc w gruncie rzeczy nic nie robię, nie robię żadnego wysiłku tutaj, tak? Więc jakby bardzo niewiele mam takich sfer. No i zostaje mi od czasu do czasu, jak mam czas na zakupach jakichś większych, to żeby się przyjrzeć, czy coś nie pochodzi z Rosji. To jest jedyne co mogę zrobić. Tak, natomiast staram się to robić. Słuchaj, ale znowu jak porównujemy decyzje konsumenckie, bojkoty konsumenckie do sankcji, trochę wygrywają sankcje. Tak. Systemowo możesz to lepiej w sensie ogarnąć, absolutnie, no. Na pewno na 100% sankcje są niewyobrażalnie większym działaniem, silniejszym niż indywidualne decyzje, nawet niż suma indywidualnych decyzji w ekstremalnych sytuacjach. Natomiast rozmawiałem niedawno, pisząc tekst z Wojtkiem Paczosem, którego pozdrawiamy, z Dobrobytu na Pokolenia, z ekonomistą, i on mówił, że z Rosji wycofuje się dużo firm, które nie musiałyby tego robić ze względu na sankcje. To znaczy widać, że ten nacisk konsumencki również działa w tym sensie. Naprawdę mało mnie interesuje, czy one robią to dla PR-u, czy one robią to dlatego, że ich sumienie ruszyło. Mało w to wierzę. Chociaż to też nie jest wykluczone, bo jednak też szefowie korporacji, ludzie decyzyjni są ludźmi. Tak, też mają jakieś, mogą mieć jakieś własne troszeczkę pozaekonomiczne czynniki. Tak, natomiast tak. Ja wierzę w ten impuls ekonomiczny, czyli ten, który, na który się wpływa zarówno nie robiąc zakupów określonych marek w określonych miejscach,
jak i przez utratę reputacji. No, jak tworzysz złą reputację, to jest trochę zmiana na długo. I w tym czasie jakby ta strata będzie się, że tak powiem, akumulowała, dlatego że konkurencja, która zrobiła inaczej, wygrywa na tym. Nawet jeżeli to jest niewielka różnica, jeśli chodzi o procentową wielkość sprzedaży, tak, ale to przez, załóżmy, rok to już może być tylko, że te działania, jakby to z perspektywy samej organizacji, która podejmuje albo nie podejmuje takiego działania, masz do czynienia z ryzykiem, w sensie z ryzykiem tego, jaki będzie skutek, ponieważ nie wiesz, czy ewentualny bojkot będzie kosztował więcej niż zostanie w kraju, masz tyle zmiennych, wiesz, musisz czas do tego dodać, w jakim horyzoncie w zasadzie będzie się to opłacać albo nie opłacać, więc te korporacje, które odchodzą, i tak działają w sferze niepewności. Tak, ale zostawmy bojkoty, bo zrobimy o tym osobny odcinek. Ja bym powiedział jeszcze jednej takiej sferze, właśnie o takich indywidualnych decyzji, które tworzą jakąś bardziej społeczną, nazwijmy to, zmianę. To jest takie jakby osobiste zaangażowanie się w pomaganie. Czyli ja nigdy tyle nie wpłaciłem w jakiejkolwiek akcji, jak teraz, przy różnych okazjach. A nie, po prostu... Dużo kupili tych broni za moje hajsy. Nie, no wiadomo, że Dużo czołgów. Chociaż może jednego kałasza już by się dało kupić. Nie wiem, ile kosztuje hurtowy zakup broni tego rodzaju. Ja też nie wiem. Natomiast tak porównując, wydaje mi się, że jeśli chodzi o wsparcie finansowe, to pewnie było większe w tym jednym przypadku niż, nie wiem, przez 2 ostatnie lata na wszystkie pozostałe. Ja myślę, że moje było większe. To nie jest tak, że ja zupełnie nie wpłacam, ale A jeśli chodzi... A jeśli chodzi o zaangażowanie czasowe, to nawet wliczając, nie wiem, jakieś zaangażowanie społeczne czy polityczne, no to tu jest też, tu nie wiem, 10 lat można byłoby pewnie zestawić swojego zaangażowania w różnych sferach i do tego, co to teraz się staram robić, i też wcale nie mam... Nie do końca usunąłem poczucie, że robię wszystko, co mogę zrobić, więc jakby ten impuls i takie poczucie, że trzeba działać i że łatwość przeniesienia siebie w miejsce, w buty przeciętnego Ukraińca, przeciętnej Ukrainki sprawia, że jakby to był bardzo, bardzo taki dokuczliwy brak, że nie, jakiś czas trwało, zanim wymyśliłem, jak to zrobić sensownie. No ja miałem samochód, lubię jeździć, lubię wypalać paliwo, więc dla mnie to było dosyć... Ruskie paliwo wypalałeś? Nie, chyba polskie. Ale nie, dobra, ruskie, bo przecież my mamy... Z ruskiej ropy. My z ropy Ural, tak. Więc ale już czytałem, że do 1/3 spadło w polskich rafineriach wykorzystanie. Tak, że jeszcze rok temu było 50%, tak, 60%. Tak, tak. Zapraszam do naszego ostatniego odcinka. Ale że w tej chwili to spadło już do 30%. To ciekawe, czyli to się już dzieje. To się już dzieje, tak. Dobra, druga rzecz, to ty wspomniałeś, jak rozmawialiśmy o tym, że trochę łatwiej ci zrozumieć wątki bogoojczyźniane martyrologiczne w naszej kulturze. Zawsze. Co masz na myśli? Zawsze byłem do nich nastawiony, jakby to powiedzieć, z dystansem, ironicznie, może nie powiem z pogardą, ale z takim naprawdę dalekim, z dużym dystansem. Z pobłażliwością. Z protekcjonalnością. O, tak. To są wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, były we mnie. Natomiast teraz zaczynam rozumieć ich długie trwanie. To znaczy ten rodzaj martyrologii ukraińskiej, który rodził się na naszych oczach. Na przykład te Idinahuj z Wyspy Węży. Ja myślę, że... Idinahuj. Akcentuje się inaczej. Okej, Idinahuj z Wyspy Węży było jakby rodzeniem się tej martyrologii, pokazaniem tego, w jaki sposób, jak działa ta dynamika. I że to już bardzo na długo zostanie z tą częścią Europy. Nie tylko z Ukraińcami, ale też z Polakami, być może z innymi ościennymi narodami. Zacząłem nieironicznie używać słowa naród również. Głównie naród ukraiński. Tak, to rzeczywiście, to jest ciekawa rzecz, bo to mi nie przyszło do głowy wcześniej, że ten naród jakoś zawsze mi fałszywie brzmiał. Trochę w uszach, tak. A teraz przestaje mi. Zaczyna wręcz brzmieć dumnie. Tak. Śmierć wrogom ukraińskiej ojczyzny jest czymś, z czym powinni się utożsamiać ludzie godni. Tak.
Więc to, tak, to nastąpiła jakaś taka zmiana w tym sensie, że powiedziałem, aha, to o to tu w tym wszystkim chodzi. To dlatego tak ludzie zaczynają myśleć, tak czuć. Oczywiście być może to Czyli ciężko to zrozumieć, dopóki cię bezpośrednio to nie dotknie. Tak, być może to nie jest tak, że zaraz będę chodził z koszulką Polski Walczącej i ja rozumiem, że te chłopaki, które nosiły to tam powiedzmy w 2015-2012, kiedy to było apogeum tego, że to miało zupełnie inną funkcję niż dzisiaj utożsamianie się i z narodem ukraińskim i rozumienie tych kodów, które się rodzą, że to działało na inne emocje zagospodarowywało, natomiast zaczynam rozumieć długie trwanie pewnych kodów kulturowych i pewnych tych właśnie pogłojczyźnianych narracji, tekstów w Polsce, że no, naród polski wyszły z doświadczeniem frontowym. Wyszły z ludzi, którzy przeżyli jakby koszmar II wojny światowej i bardzo mocno też nasycili następne pokolenie tym. Dlatego ludzie, którzy się nawet bezpośrednio już urodzili po wojnie, to oni wsiąkli, czy wzrastali w ogóle w kraju, który się odbudowywał po wojnie i gdzie to wspomnienie było bardzo żywe. Więc oni są bardzo mocno głęboko... Więc dopiero trzecie, czwarte pokolenie reagowało na to, czy poszedł być walczyć takim... Co? O czym ty w ogóle mówisz? Ale teraz też zdaję sobie sprawę, że dwa pokolenia wcześniej od mojego walczyło. Albo miało okazję w każdym razie. To oczywiście to są banały. Natomiast ten kontekst, który się pojawił, czyli ruskiej agresji na Ukrainę, stawia to wszystko w nowym świetle. Znaczy zaczynasz to rozumieć nie intelektualnie, ale też emocjonalnie. Tak. To jednak robi dużą różnicę. Jestem zaskoczony jak bardzo. Dobrze, przejdźmy do tej sfery makro i przechodzimy prosto od właśnie takiego emocjonalnego odbierania, nie wiem, wroga czy sytuacji do naszego stosunku do militaryzmu. To ty się stałeś strasznym militarystą. Strasznym militarystą? Chyba nie strasznym, ale trochę tak. Dzisiaj mi salutowałeś, jak wchodziłem. Trochę stałem się militarystą z takiego pacyfisty, w zasadzie można powiedzieć, chociaż nie wiem, jak to lepiej nazwać, bo to był taki pacyfizm takiego lekko ducha, który myśli, to wszystko już było, to się nie powtórzy. A, no właśnie, i to jest jeszcze jedna kwestia, to znaczy my się obudziliśmy w zupełnie innym świecie i przez te kilka dni było trzeba to, przy kilka pierwszych dni wojny było trzeba to przetrawić. Tak, byliśmy wybici z tropu. No ale o tych emocjach już trochę wspominaliśmy w którymś z poprzednich odcinków. Natomiast ja bym się skupił... Wiesz co, mój stosunek do militaryzmu się nie zmienił, to powiem tak. Uważam, że jestem zawsze przeciwko wojnie. Jestem niezwykle sfrustrowany tym, że nie mamy globalnie instrumentów, żeby tę wojnę eliminować, że są takie obszary, których nie można myśleć de facto o interwencji, nie wiem, wojsk ONZ-u, tak? Na przykład w Rosji. Wszędzie tam, gdzie działają imperia de facto, jest to niemożliwe, tak? Amerykanie tak samo, gdyby świat stanął przeciwko interwencji w Iraku i zażądał, żeby tam wprowadzić odpowiednie inne siły, które by ten kraj, załóżmy, nie wiem, pilnowały porządku w nim, a nie pozwalały, żeby Ameryka po prostu zrobiła to wszystko po swojemu i przeprowadzała ekstrakcję wartości po prostu z tego kraju, to wiadomo, że też do takiej interwencji by nie doszło i jakby jest to mocno podporządkowane tym, nazwijmy to, nie wiem, wektorem siły, tak? Im większa jest siła kogoś, kto jest zaangażowany w dany konflikt, tym mniejsza szansa, że jakakolwiek jakieś siły rozjęcze tam wejdą. Więc to mnie frustruje niezmiennie. Natomiast jestem przeciwko wojnie. Dalej potępiam udział polskich wojsk w każdej z ostatnich zawierów wojennych, tak jak Afganistan i Irak. Uważam, że to był kretynizm zupełny. Dalej popieram udział polskich wojsk w misjach pokojowych, w których brały i nawet biorą udział.
Natomiast i dalej to się nie zmieniło, dalej uważam, że bez głębokiej reformy naszej armii nie ma sensu zwiększać budżetu obronnego. Jestem za zwiększeniem potencjału obronnego, bo stało się jasno i widoczne, że ten potencjał jest potrzebny. Tak. Stanowi o jakby zapewnieniu nam przyszłości w naszym kraju. Natomiast jeżeli damy nawet 3 razy więcej pieniędzy tej władzy i tak zorganizowanej armii, to uważam, że ten potencjał będzie niższy, a nie większy. Mhm. Tego nie jestem pewien, natomiast mój militaryzm to raczej nie jest poparcie dla wojny w Iraku i w Afganistanie, ale zrozumienie tego, że potencjał militarny we współczesnych krajach jest istotny. Mhm. Że musimy przeznaczać więcej środków. Z tym zastrzeżeniem się prawdopodobnie zgadzam. Znaczy ja się po prostu na tym też nie znam, więc nie będę może się jakoś tak tutaj potoczyście wypowiadał. Mówi się potoczyście? Można powiedzieć. Dobrze. To powiedziałeś właśnie. Więc... Tak, znaczy fizycznie się... można. Jestem pisarzem, tworzę język. Więc być może rzeczywiście rzucenie większej ilości środków nie pomogłoby specjalnie, natomiast jeżeli byśmy rzucili więcej środków i lepiej zorganizowali to logistycznie... To jestem za. Bo... Jakby tu jest mój militaryzm. To znaczy... Mm-hmm. Przestałem wierzyć w to, że siły zbrojne są albo niepotrzebne, albo przydałyby się niewielkie siły zbrojne, jakieś superprofesjonalne. Oczywiście część sił zbrojnych superprofesjonalnych by się przydało. Natomiast również liczba żołnierzy jest istotna. Mhm. Zresztą widzimy to na Ukrainie, w Ukrainie, gdzie Wojska Obrony Terytorialnej również są istotną siłą. Uzupełniają luki, uzupełniają tak. stan i jakby pozwalają troszeczkę lepiej Ukraińcom się bronić. Trudno w tej chwili w ogóle ocenić je, na ile ta formacja faktycznie stanowiła w kluczowych odcinkach istotne wsparcie dla ukraińskiej armii. Będzie na to czas, jak odpukać wojnę, jak najszybciej się skończy. Mm-hmm. Natomiast no ja byłem do tej pory, przed wojną w Ukrainie, byłem zwolennikiem super profesjonalnej, świetnie wyposażonej, ale małej armii. Mm-hmm. Dlatego, że wiedziałem, że to jest coś, z czym się możemy zmierzyć i wyjść zwycięsko. To znaczy faktycznie możemy coś takiego stworzyć, dlatego że pewien spory wysiłek już w tym kierunku wykonaliśmy. Mieliśmy te jednostki specjalne, które naprawdę były świetnie wyszkolone i w różnych misjach zagranicznych bardzo dobrze się sprawdzały. Jestem zwolennikiem super wyszkolonej, dobrze opłacanej, dużej armii. Okej. No ja mam mieszane uczucia na ten temat, ale to chyba jest moja sfera specjalizacji, więc... Ja też nie dlatego też powiem bardzo intuicyjnie, jeżeli mamy mocarstwo atomowe, chociaż na glinianych nogach, co jednak pokazuje ta wojna, na pewno nie zaszkodziłaby nam duża siła militarna. Mm-hmm. No to trzeba tylko pamiętać, że to trzeba naprawdę z głową poukładać i od góry do dołu zreformować całą armię, bo to, co my robimy z pieniędzmi, przeznaczamy na cele obronne, przeznaczonymi na cele obronne, to jest po prostu żart. Po prostu żart. No, dobrze, zostawmy dlatego też, dygresja, może nie dygresja, wyjaśnienie. Dlatego powiedziałem na początku, że byliśmy głupi, to ja byłem głupi w sumie. Ze swoim takim podejściem... Lekko ducha. Mm-hmm. Tak, podchodziłem do tej kwestii z taką dezynwolturą. Mm-hmm. Dobrze, że nikt mnie nie słuchał. Nie, no ja moje poglądy tu się specjalnie nie zmieniły. Być może tylko bardziej dobitnie to podkreślam, że ta reforma armii jest niezbędna, że jest bardziej niezbędna teraz niż kiedykolwiek. Natomiast trzeba też brać pod uwagę to, że ludzie mogą chcieć bardziej walczyć za swoją ojczyznę, jeżeli będzie im ta ojczyzna zapewniała w miarę godne życie, więc inwestycje w wojsko nie mogą się odbywać na przykład kosztem usług publicznych. To jest racja, w pełni się zgadzam. Znaczy, że te wszystkie rzeczy po prostu w nowym świecie trzeba ze sobą łączyć i trzeba ze sobą godzić. Nie wyobrażam sobie za bardzo, żebyśmy przesunęli środki z usług publicznych na armię. Mhm. Zapewne są sposoby, żeby i na tym odcinku działało to przynajmniej w miarę dobrze. Mhm. Dobra. Jeszcze jedna militarna?
Nie, historia? Militarna nie, ale ze skali makro, czyli moja korekta nowego optymizmu. Tak, 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 nie, to właśnie do tego chciałem przejść. Co masz na myśli? Mieliśmy taki odcinek, jeden z pierwszych, zachęcamy do odnalezienia go, bo nie wiemy nawet, gdzie on jest. Nie, no wiemy. Na YouTubie oraz na Spotify'u. Tak jest. Był to odcinek na temat postępu, który się dokonuje i rzeczywiście on się dokonywał. Do 2020 roku było widoczne zmniejszenie ubóstwa niemal wszędzie, wydłużenie się długości życia niemal wszędzie, wyszczepialność, wszystko niemalże. Wszystkie wszystko, wskaźniki takie cywilizacyjne, rozwojowe. O czym pomyślimy, się poprawiały. I nastąpiło tąpnięcie pierwsze w 2020 roku. I drugie tąpnięcie jest teraz, czyli prawdopodobnie będziemy mieć pierwszy rok od 94, kiedy realnie w Polsce spadnie średnia pensja. Widzimy korektę po prostu tego trendu, ale to chyba też nie jest tak, że ja przestałem być optymistą, jeśli chodzi o trendy raczej, globalne. Słuchaj, to właśnie to nie jest optymizm, to jest realizm. To znaczy, jeżeli patrzysz na dane, to po prostu z danych wychodzi to i tamto i możesz mówić... Twój stosunek do tego jest bez znaczenia. Mój stosunek do tego jest bez znaczenia i możesz mówić, że tam tych nowych optymistów wspierają miliarderzy, trylionerzy, cokolwiek, neoliberalizm. To nie ma większego znaczenia, ponieważ po prostu dane pokazują... Tak jest. Mm-hmm. Nic z tym nie zrobisz. Możesz to tylko inkorporować do swojego oglądu świata. No tak, ale czy pojawiła ci się taka myśl, no dobra, to teraz co roku będzie jakiś, czy co dwa lata będzie jakiś kryzys tego rodzaju, jak wojna pełnoskalowa w Europie, albo kolejna nie, zaraza. Chyba nie, ponieważ... Kryzys finansowy. Dawno nie było kryzysu finansowego. Od tych kilku dekad, czyli od końca II wojny światowej, raczej te... Mogliśmy panować nad tymi rzeczami w jakiś sposób. To znaczy była pewna korekta, przynajmniej w dyskursie, za przeproszeniem, neoliberalizmu po 2008 roku. Zresztą widać też, że 2008 rok nie załamał tych trendów tak, jak wynikałoby to z doniesień prasowych. Czy ja uważam, że będą kolejne kryzysy? Nie, ale jestem trochę bardziej... Nigdy już? Nie spodziewam się, że będą kolejne kryzysy, dlatego że dwa się zdarzyły pod rząd, dwa duże. To tak jak spodziewać się, że... Rzuciłeś monetą, wypadł orzeł, więc teraz musi być reszka. Tak. Chociaż tak naprawdę to jest przeciwko temu, co powiedziałem. Znaczy, nie, ale że jesteśmy, chodzi o takie... To, że jesteśmy w trendzie kryzysów, to nie znaczy, że jesteśmy w trendzie kryzysów i że teraz będą same kryzysy. Mhm. Raczej po prostu wydaje mi się, że mieliśmy strasznie dużego pecha jako cywilizacja, jako ta część globu. Mhm. Okej. Okay. Wiesz co, ja się zastanawiam nad tym, czy to nie jest trochę tak, że było jakieś... ekwilibrium, był jakiś, nazwijmy to, porządek światowy, nie wiem, pewne trendy, które utrzymywały świat na tej drodze postępu, a teraz zaczynają nim chwiać różnego rodzaju mechanizmy, których nie braliśmy pod uwagę, jak na przykład zmiany klimatyczne. Zmiany klimatyczne nie będą, oczywiście dopóki nie przekroczymy pewnych punktów, których wydaje się, że nie przekroczymy, dlatego, że już nie mamy do czynienia z business as usual. Wzrasta ilość pompowanego przez nas dwutlenku węgla do atmosfery, to ta dynamika jest mniejsza niż była jeszcze jakiś czas temu. Odchodzimy od paliw kopalnych. Produkcja dwutlenku węgla oderwała się od produkcji PKB. W sensie, że jakby nastąpiło tak zwany absolutny decoupling, z tego co wiem, między wzrostem gospodarczym i wzrostem dwutlenku węgla. Zobaczymy, czy to tempo zmian będzie wystarczające, żeby uniknąć różnych negatywnych scenariuszy. Na pewno nie będzie wystarczające, żeby powstrzymać zmiany klimatu na poziomie 1,3 albo i 5 stopnia, ale prawdopodobnie do końca stulecia, bo to tak się liczy, prawdopodobnie zatrzymamy się w okolicach 2,5 stopnia. Czyli tutaj, potencjalne kryzysowe scenariusze to jest raczej druga połowa XXI wieku. Tak, znaczy... z jednej strony, z drugiej strony, jak widać,
po pandemii, to dlaczego pandemia tak wstrząsnęła światem, to jest fakt, że był to ogromny szok, który się wydarzył w ciągu kilku tygodni i zachwiał całą gospodarką. Mhm. Tak samo teraz wojna jest szokiem, który zadziałał w ciągu kilku tygodni. Zmiany klimatyczne nie będą działać w ten sposób. Tu się coś wydarzy, tam się coś wydarzy i to się będzie intensyfikować. Na przykład, jeżeli patrzymy na liczbę takich katastrof naturalnych, to ich liczba wzrasta. Mhm. Natomiast liczba śmierci w katastrofach naturalnych, pomimo tego, że rośnie liczba osób na Ziemi, spada, dlatego że my zaczynamy mieć coraz więcej państw stać na to, żeby tworzyć taką infrastrukturę, która będzie pozwalała ludziom na przetrwanie największych uderzeń. Po pierwsze przewidywać, po drugie działać, jak się już wydarzą. Jeszcze jest jedna rzecz. Niedawno pisałem do Znaku taki artykuł, wydaje mi się, że całkiem ciekawy, na temat korekcji tych trendów, tych optymistycznych trendów opisywanych przez nowych optymistów. Już po roku 2000 było widać i tąpnięcie, jeśli chodzi o głód na świecie i jeśli chodzi o medianę dochodu na świecie i jeśli chodzi o skrajną biedę. Natomiast w 2021 już znowu te trendy zaczęły wspinać się po starej ścieżce. Mhm. My po prostu straciliśmy wiele lat rugowania biedy i bogacenia się. Mhm. To jest niezaprzeczalne, po prostu straciliśmy to prawdopodobnie nieodwołalnie, nie da się już z tym nic zrobić, co nie znaczy, że znowu wpadliśmy w plateau. Mhm. Przynajmniej jakby nie ma danych na ten temat, co będzie się działo po ataku Wowy na Ukrainę, ponieważ wiadomo też, że atak na Ukrainę spowoduje zachwianie bezpieczeństwem żywnościowym. WHO mówi o 8 do 12 milionach dodatkowych osób głodnych na bodajże około 750 na 750 milionów osób głodnych na świecie. Czyli będzie to znaczące, ale nie odwracające jakoś bardzo obrazu sytuacji żywnościowej tak, na świecie. Tak, tak, tak. Lokalnie będzie bardzo, bardzo źle. Ale... I oczywiście zostaną tym dotknięte kraje najbiedniejsze. Jak zawsze. I to jest też kolejny, nie wiem, kamyczek do ogródka zwyradniałego bydlaka i zbrodniarza wojennego Władimira Putina. Takie słowa chyba jeszcze w tym podcaście nie padały. Bo poza zgodą, przynajmniej zgodą na zbrodnie wojenne, przyczynia się również do pogłębienia się głodu na świecie. To wspaniały dorobek polityczny, imperialny. Wspaniale się zapisze na kartach historii. Takim cię zapamiętamy, Wowka. Tak. Dobrze, czy chyba co? Tak, i od tego tutaj warto zaznaczyć, że zapraszamy na nasz odcinek dla patronów. Możecie go obejrzeć, jeżeli wpłacicie 10 zł, 20 zł, jeszcze nie. 10 zł lub więcej na Patronite'a. Wtedy was zapraszamy na naszą grupkę i na naszej grupce są takie prestiżowe treści. Bardzo prestiżowe. Bardzo niezwykle prestiżowe i pogadamy sobie o tym tak zwanym problemie Rosjan, to znaczy o tym, że z jednej strony pojawiają się takie głosy, że biedni Rosjanie uprowadzeni przez Putina i oni tam, nie wiem, wszyscy zterroryzowani, dlatego... Zastraszeni dlatego tak, popierają wojnę. Tak. I pokornie przyjmują to, co się dzieje. Z drugiej strony są głosy takie, że oni tam wszyscy tacy, że oni wszyscy w tym siedzą, że więc oni wszyscy są w jakiś sposób winni. Zobaczymy, jak wyglądają trendy poparcia dla wojny w Ukrainie, w jaki sposób wygląda to, jeśli podzielimy to na grupy wiekowe. I postaramy się jakby rozwiązać ten węzeł gordyjski, znaczy jakby mam kilka refleksji, jak można postrzegać tak zwanych zwykłych Rosjan w tym wszystkim. Mm-hmm. No
dobrze, to chyba na dzisiaj koniec. Będziemy się starać następne odcinki poświęcać i tematem już nie tak bardzo skoncentrowanym na wojnie na tematach ukraińskich, więc nie traćcie ducha ci, którzy macie już przesyt właśnie tego rodzaju tematów. A tymczasem? Mogę już chyba się pochwalić, że będzie pierwsza współpraca i będą dla was gratiski fajne. Aha. No. Jak już powiedziałem, to na pewno coś się wywali. Dobra. Siemka. Do zobaczenia, do usłyszenia.